Pierwsza teza brzmi: Wszeliga nie jest wzorem do naśladowania. I zaczynamy od Grega, jako że jest przeciwnikiem. Ma minutę na wypowiedzenie się na ten temat. Czas, start. Nie, no według mnie jest. Jest wzorem do naśladowania. Wiesz, jest opiekuńczy. Super zajął się po tym, co się wydarzyło z jego trenerem, super przyjacielem, super zajął się jego rodziną. Chciałbym, żeby ktoś tak zajął się moją, gdyby mi się coś stało. Wiesz, jak wygrywa na przykład kupony, też dzieli się tym ze swoimi widzami. Dlatego ja się z tą tezą nie zgadzam i uważam, że jest bardzo opiekuńczy. Mrozo, na temat tej tezy? Ja również uważam, że jest. Dużo trenuje, wiadomo, i tak dalej. Siłownia, sporty walki. Też walczy tutaj z rywalami, którzy są no, dosyć wymagający. Dzięki. I się nie poddaje, dostaje 30 kolan na głowę. Jeszcze się wkurza, że tam trener rzuca ręcznik. Wiesz, żeby zakończyć. Profesjonalista. Więc profesjonalista. Czyli teraz masz 2 minuty, żeby odpowiedzieć na, że tak powiem, każdą gadkę z tutaj rywali, że tak powiem, dzisiejszego programu. No to na pierwszy ogień idzie Greg, bo powiedział mi, że nie jestem wzorem do naśladowania, bo... Wiedziałem, że jesteś. A, że jestem wzorem. No dobra, ale mówię, to możesz... no wiem, mówię to w sarkazmie, to jest logiczne, przecież no chyba każdy mądry człowiek... Ale wolałem to wytłumaczyć. Ogarnię to. Dlatego... No każdy popełnia błędy, więc ja do tych błędów się gdzieś tam przyznaję. Wiadomo, nikt nie jest chyba krystaliczny i kryształowy, ale tak jak mówię, no każdy ma prawo popełniać błędy, byleby nie robić tego 2 razy na pewno, nie? Mhm. Dlatego ja na pewno błędy, które popełniłem w swoim życiu, a drugi raz ich nie popełnię, no i tyle. No a co do reszty... Daj Boże. A co do reszty chłopaków, co mówili, no to nie wiem jak się on tego odniósł, mam powiedzieć tak. Jestem wzorem do naśladowania, bo kurwa... No a jak tego, ty czujesz? Czy ty w ogóle się czujesz jako wzór do naśladowania? Chyba nie ma takiego człowieka, który mógłby się czuć, żeby być wzorem do naśladowania. Bo każdy ma jakiś brud za paznokciami, każdy coś odpierdolił w życiu, każdy miał jakąś odklejkę. Mhm. I wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak wzór do naśladowania. No, każdy powinien jakby żyć wedle własnego sumienia tak, żeby mu było dobrze. I tyle, nie? A czy to jest godne naśladowania, czy nie, to już nie mnie oceniać. A to tam wiesz, jak ludzie naśladują to jakieś pewne cechy ludzi, nie? Że cały no oczywiście, no jeżeli chodzi jakby o moje cechy... Ktoś by cię chciał naśladować, no moje cechy, spoko. Słuchaj, ja chciałbym, żeby ludzie naśladowali jaką cechę, na przykład, tak jak Mrozo mówi, że niektóre cechy, co od ciebie mogliby naśladować? Zawziętość na pewno. Jaka zawziętość? Nie, jak ty wchujawalisz, nie trenujesz, to co to jest za zawziętość? Co ty pierdolisz w ogóle? Chłopie, jestem, kurwa. Co ty pierdolisz w ogóle? Proszę cię. Dobra, okej. Okay. To tyle od ciebie, Szeli? To tyle ode mnie. No. Dobrze, moi drodzy. Trenować, kurwa. Teraz na czacie pojawia się ankieta, kto waszym zdaniem... Chciał, żebym ja nie trenował. Ja nie mówię do mnie, ja mówię ogólnie. Ja nie wiem, czy do mnie, bo przecież my tak naprawdę od niedawna ta walka jest ogłoszona. Mówię ogólnie. Nie pierdol mi, że ty trenujesz, że ty jesteś jakimś zawodnikiem, który przykłada się do treningu. Proszę. No kurwa, no, biorąc pod uwagę twoją walkę, to jak ty się pokazałeś, kurwa, z typem, który nigdy nie trenował, to powiem ci, że kurwa, to ty na pewno nie jesteś wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o trening. Zrobiłem kurwa wtedy wagę 77 kilo, on miał 90 chyba 4 albo 5. No i co z tego? Nie wiedziałem, kto to jest. Nie wiedziałem nawet, jak stanął naprzeciwko mnie, nie wiedziałem, czy on coś trenował, czy nie. Wziąłem po prostu z buta tą walkę. Wziąłbyś taką? Może byś wziął, nie? Ja kurwa z tobą taką właśnie wziąłem. No, kurwa, widzisz? Nie wiedziałem, kim właśnie jesteś. No właśnie. No nie wiedziałem, kim jesteś. I Bogdan zadzwonił, mówi, ty kurwa, no. Szeli, jest taka sprawa. Bo tutaj Greg chciałby się z tobą zmierzyć, bo chciałby się spróbować. Nie. Ktoś tam mi kurwa zaczął nawijać makaron na uszy. Ja mówię, kurwa, mogę się bić. Jak nie macie innego przeciwnika, no to mogę się bić. Bo z reguły jest tak, że zawsze na przykład miałem takie sytuacje, że dawali mi 3 zawodowców i z tych 3 zawodowców brałem najlepszego, tak? No ale w tym wypadku miałem do wyboru tylko i wyłącznie ciebie, więc skoro mam sobie wyjść, zarobić pieniądze, no to sobie wyjdę, zarobię pieniądze, no i właśnie tyle. Właśnie no o tym mówię, wychodzisz no zarobić pieniądze. No kurwa. A ja wychodzę cię rozjebać. Rozjebać to ty się możesz, kurwa, o ścianę, rozpędzić się sobie baranka pierdolne. Może pierdolne. No. Może pierdolne. To zobaczymy. I lecimy dalej z kolejną tezą, a kolejna teza leci do Grega. Greg wyzywa do walk tylko głośne i duże nazwiska, bo walka z moimi twórcami nie zaistnieje. I zaczynamy od rywala. Bo Piotrka. W walkach z małymi twórcami nie... Jak to jest? Greg wyzywa do walk tylko głośne i duże nazwiska, bo walka z małymi twórcami nie zaistnieje. Okay. Zaczynamy od Piotrka. Minuta, czas, start.
No chyba tak, nie? No po to się wyzywa wielkich twórców, jakby jak Piotr. Znanych. No na przykład, no kurwa, ja to już ma 10. walka, ty jesteś kurwa drugi raz. Wielki twórca, kurwa. No, jaki masz problem z tym? Twórca. Jedź dalej. Znasz moją historię, wiesz jak to wszystko wyglądało? Tak. Wiesz jak sobie na to zapracowałem? No chujasz nas, kurwa. Gówno wiesz i w dupie byłeś, gówno widziałeś. Jestem wielkim twórcą. No jestem wielkim twórcą, no i kurwa, i klękaj teraz. Klękam, i tyle. Na kolana. Na kolana, no tak, a tak jest. No. Ale chyba każdy, kurwa, kto wyzywa kogoś do walki, no to chce tej atencji po prostu jakby zaczerpnąć od, nie wiem, zwłaszcza jego hejterów, nie? Mhm. No bo o to tu chodzi, no im większy twórca, tym ma więcej hejterów. A hejterzy, jak pójdą za gościem, który beszta typa, który kurwa, którego nie lubią, no to jest logiczne przecież, nie? Że będzie sobie zbierał innych ludzi. No tak, oczywiście. Czyli zgadzasz się z tym? Tak. Dobra, Mrozo? Zwłaszcza takiego gościa jak ja, gdzie ja mam w chuj hejterów, nie? Dużo ludzi mnie nie lubi, no nie kurwa, no ale to ja nie jestem dupa pomidorowa, żebyście lubili. Ja za bardzo Piotrze Liga, wielki twórca, wypowiedział się, lecimy do Mrozo. Ja za bardzo nie wiem, kogo tam Greg wyzywa do walki, szczerze mówiąc. No na przykład Izraela Adesanie, Saladina Parnasa. No to wiadomo, że beka była. No wiadomo, no. Ale no tak jak tutaj właśnie Czeli powiedział, chyba najlepszą opcją jest właśnie wyzywanie wielkich nazwisk. Mhm. Chociaż też trzeba się mierzyć siły na zamiary, czy w ogóle ktoś cię zestawi z takimi aż tak wielkimi. Okay. No ale tak jak mówię, nie wiem kogo wyzywa do walki, ale jest to naprawdę dobra opcja, żeby gdzieś tam właśnie złapać tej publiki trochę z zewnątrz, no bo z tego co wiem, on tam chyba twitterowo bardziej siedzi. Mogę się mylić, więc gdzieś tam publika z Twittera, no to jak sobie wyzwę jakiegoś wielkiego youtubera, no to może też gdzieś tam zgarnie jakichś hejterów z YouTube'a, tak jak właśnie tutaj Shelly mówi. Czy nie tych niekoniecznych hejterów, tego jakby tej przeciwnej osoby. Więc gdzieś tam sobie zwiększy to popularność też i zasięgi na Twitterze. Dobra. Młody Ninja na ten temat. Ja tej osoby w ogóle nie znam. Dzisiaj dopiero poznałem ją. Lecimy dalej. Teza leci do Grega. I tak. Greg jest bezpłciowym influencerem, który jest wyszczekany tylko na Twitterze. I zaczynamy od jego przeciwnika Peter Schelliga. Nie, jakby nie widziałem, jego kreacji żadnych, nie widziałem... Jak przed chwilą mówiłeś, że przecież na Twitterze coś pousuwał. No, ale mówię, że nie, no to kurwa słuchaj mnie, no. Bo zaraz się kurwa ciebie szczelę, człowieku. Dobrze, nie widziałem tak. Żadnej jego kreacji, nie widziałem nic, co on robi w internecie, oprócz tego, że pisze komentarze. Okay. I kurwa tam się, nie wiem, podpruwa do kogoś, że ktoś jest taki, saki, sraki i owaki. Więc no wydaje mi się, że to takie bezpłciowe, no bo skoro piszesz tylko i wyłącznie komentarze, czyli i to jeszcze niedobre komentarze, tylko komentarze wzbudzające emocje, czyli kurwa złe komentarze. Czyli czy według ciebie... Jesteś takim hejterem wszystkich. Właśnie chciałeś takim, dodać, kurwa, czy według ciebie Greg to hejter? Hejter, no taki hejter wszystkich. No i na tym się wybił, że jest hejterem wszystkich, więc wydaje mi się, że to jest bezpłciowe, no bo takich hejterów wszystkich to wystarczy wejść, kurwa, nie wiem, do mnie w komentarze, kurwa, i sobie poprzeczytać i tam jest chuj takich hejterów wszystkich, co piszą u mnie i jeszcze u 100 innych ludzi, nie? A on się wybił, no to... Okej, no i taki Greg będzie też tylko jeden, kurwa, no i tyle, no. Więcej Gregów nie będzie. Okej, okay, mroz na ten temat? Gregów. Nie mówię znam Gregów. Jego... Powiedziałeś Greków. Ty jesteś, kurwa, Grekiem, człowieku. Weź się... Właśnie nie. Chopy, ty tak pierdolisz... Cacyki, tu... cacyki. Kurwa, no, o, dokładnie. Lecimy, dobra, dawaj. Cacyki, ja myślę, kurwa. Że Gregorio tutaj... No, bezpłciowym bym go nie nazwał na pewno. Dzięki. Jakąś tam płeć na pewno posiada. Ale z tego, co widzę, jak się wypowiadam, no tak jak mówię, twórczości nie znam, ale widzę, że tutaj pomysł na wypowiadanie się albo taki po prostu ma charakter. Hejter, kogo by to może nie wiem jak hejter, bo tak naprawdę mówię, nie wiem co on tam pisze, ale taki cwaniaczki uśmieszek. No, taki cwaniaczek. Sarkazm, gadka. No. Ja tam nie mówię, że to jest złe, bo uważam, że to... Ale to ja też nie mówię, że to jest złe. Ale ja nie mówię, że ty tylko... mówisz, że to jest złe. No. Młody Ninja? Nie znam go. Kurwa, mać. Karcie tak samo. Połowa to jest, że wiesz, nudna, flaki z olejem i tak dalej. Więc to chyba nie chodzi o niewyrobioną rozpoznawalność, tak? Czy nie, pozycję w internecie. No. A to po prostu... Kurczę, no nikt ich... Rozpoznawalność jest pozycja, no kurwa. Nikt, wiesz, z tych ludzi oglądających Fame po prostu nie zna ich... Wiesz, co by się działo, jak teraz face to face mają i program, znaczy powiedzmy, i coś by się między nimi zadziało, tak? To już będzie nagle, mimo że mają niewyrobioną pozycję w internecie, to już nie będzie słabe. No bo sobie tą pozycję będą... dzięki temu wyrobią. A też będzie pierdolenie na siłę. No kurwa, nie? Jakby Mrozo walczył z Ferrari, i Ferrari by mu cisnął, że się kurwa... Ale chodzi teraz ich dwóch. Wiesz, masz je, Ferrariego, masz... Ale dlatego mówię, że masz dwie osoby. No dobrze, ale mówię, że jakby tu był Ferrari, ale to nie ma sensu. Zamiast Ninja,
to Ferrari by pociągnął tą walkę, rozumiesz? Tym, co by mówił do niego. Ale ja... Więc oni nie mówią nic do siebie, więc tej walki nie ciągną. Więc dlatego, nie... że nie mają... Ja mówię, on... nie, więc dlatego, nie. że nie mają wyrobionej pozycji w internecie, nie. ta walka jest jak nie. jest, no i tyle. Nie, no, bo gdyby mieli... mieli konflikt... Wiesz dlaczego? Posłuchaj, na przykład Murański z Tańculą. Pamiętasz walkę? No, jak oni wchodzili... Ty, uwierz mi, ja pamiętam, ja sam takie miałem zdanie, że to, kurwa, co to jest, ty? Jakiś aktor z, jak się nazywa ten? Lombardu. Nie, no, na konferencjach dali radę, kurwa. No ale ja ci to właśnie tłumaczę. No bo oni sobie wyrobili tą opozycję. No ja ci właśnie to tłumaczę, że to nie chodzi o opozycję, jest konflikt, żre i tyle. I moim zdaniem po prostu nie chodzi o opozycję, tylko o to, że jest delikatnie między nimi, po prostu. Jakby tutaj stało dwóch wielkich influencerów, to nawet jakby nie mieli konfliktu, to i tak ludzie by chcieli zobaczyć, kurwa, ich walkę. Więc chodzi o pozycję. Koniec tematu. Nie, ale odbiór, kurwa, no nie jest ja tak. Odbiór walki jest słaby. Ale... Często nawet, gdy walczy w dwóch wielkich influencerów. Stary. Może tak jest być. Tak. Ale, no, ale i tak zainteresowanie jest, bo oni mają fanbase ze sobą. Jakby się tu napierdalali, to by fanbase... Innego, nie? Bo ludzie chodzi, mieli wyjebane, jakby tutaj fanbase, za chwilę zaczęli może wspierać mnie, może jego fanbase może wspierać jego, ale gdzieś tam szersza publika, która nas nie konflikt. Zna... Konflikt. No właśnie. Może no to wtedy uważać, no, że jest słaby ze sobą. No, no, no dobrze mówisz. Dobra, o dajmy, to mi chodzi. Dajmy odpowiedzi młodemu ninja na temat tej tezy. Co ty myślisz? Znaczy, czy jest słaba, niska pozycja, nie wiem. Widzowie chcieli to zobaczyć, dużo osób czekało, długo czekało, czy tam też na mojego brata. Widzowie, kto czekał, pisze na czacie, jeden. Brat nie miał okazji się pokazać, to ja może się pokażę i pokażę właśnie, czy te poobrotówki coś robią, czy nie robią, więc pokażę, że naprawdę robią. Ale zgadzasz się z tą tezą, czy nie? Mogę ci ją przypomnieć, jeśli nie. Jestem nowy w fejmie, także wiesz, to po tej walce zweryfikują, czy się nadaje, czy się nie nadaje. A na pewno zaskoczę. I na pewno będzie coraz wyżej.